bardzo, bardzo serdecznie. Witam tutaj nauczycieli, którzy zechcieli poświęcić swój czas i przybyć na spotkanie. I witam Was, drodzy uczniowie, ponieważ to spotkanie jest właśnie stworzone specjalnie z myślą o Was i Waszych zainteresowaniach. Chcemy pokazać Wam tutaj razem z Maćkiem i Pawłem, jak wiele macie za możliwości i zainteresowań i jak różnorodne mogą być Wasze drogi. Także słuchajcie uważnie, bądźcie otwarci, nie bójcie się zadawać pytań, wyrażać swoich opinii, czy też zgłaszać jakichś uwag, ponieważ całe to spotkanie ma przebiegać w przyjaznej atmosferze i ma być to spotkanie dla Was. Dlatego skorzystajcie z niego, wynieście jak najwięcej i po prostu bawcie się dobrze. Maciek i Paweł, może zacznę od tego, występowali w programie Duże Dzieci, mając zaledwie 9 lat. Teraz są już maturzystami i dziś tutaj mają zachęcić Was do realizowania swoich pasji oraz również macie ich poznać. O nie, no zachęcenie gimnazjalnej młodzieży do realizowania swoich pasji bywa czasami bardzo trudne, ale liczę na współpracę z Waszej strony i myślę, że będzie dobrze. Tak, tak, już wiemy. Dzięki Paweł. Dobrze, poznajmy ich troszkę lepiej. Tak jak mówiłam, swój pierwszy telewizyjny występ zaliczyliście 10 lat temu. Mam nadzieję, że pamiętacie co nieco z niego i będziecie w stanie powiedzieć, jak to się właściwie zaczęło. No, zaczęło się w ogóle od tego, że jak byliśmy bardzo mali, to w kościele, jak była msza dla dzieci, to wszyscy wychodzili na środek i tam ksiądz podchodził i zadawał pytania. My wtedy strasznie chcieliśmy zawsze gadać. No i to był chyba początek, bo wtedy nas ktoś zauważył i tak to się zaczęło. Tak, no do dzisiaj pamiętam ten słoneczny, piękny, letni dzień, rodem po prostu z Kubusia Puchatka, kiedy pewien znajomy rodziny reżyser podszedł do mnie, takiego 9-letniego konusa, blondaska z taką grzywką przyciętą nad oczami i zapytał mnie, co bym zrobił, jakbym był sławny i bogaty. A ja, taki 9-letni konusek, blondasek, z radością po prostu udzieliłem mu odpowiedzi. No i wtedy tam, prawda, on uznał, że no, jestem wygadany, tak samo mój braciszek, no i zaprosił nas na casting. Pierwszy casting był w Kielcach i z niego nie tak dużo pamiętam, poza może nieprawdopodobnym po prostu tłokiem. Nie wyobrażacie sobie naprawdę, ile dzieci przychodzi na castingi do programu właśnie z dziećmi. A to ich rodzice ich głównie na to pchali, bo oni nie chcieli. Nawet ostatnio jedną taką znajomą spotkaliśmy, co właśnie też była na tym castingu i z takim lekkim wyrzutem mówiła, że no ona nie przeszła dalej, bo jak było pytanie, idzie jakiś pan z teczką i co wtedy robicie, to ona nie wiedziała co powiedzieć, a powiedziała, że my powiedzieliśmy, że o, to na pewno jest ktoś ważny i zaczęliśmy o nim gadać. No i to była taka właśnie specyfika, nie? Dobrze, a jak wspominacie swoje pierwsze nagrania programu? Tak, najbardziej pamiętam po prostu nie momenty nagrania, tylko jak siedzieliśmy w tych takich garderobach śmierdzących kawą i papierosami, jak tam właśnie lataliśmy po korytarzu, jak ciągnęliśmy różnych tych sławnych ludzi. O, albo pamiętam, co mi się jeszcze rzuciło w oczy, to jak przechodziliśmy tymi pomieszczeniami od technicznych, to ci techniczni goście mieli masę jakichś kalendarzy z Playboya, które zaklejali karteczkami, jak przechodziły dzieci. No i właśnie podglądaliśmy te karteczki. To wpłynęło na psychikę takich małych dzieci. Prawdziwa frajda. A jak wspominacie spotkania z gwiazdami, które brały udział w tych programach? No my wtedy w ogóle nie znaliśmy tych ludzi. Ja nie wiedziałem nawet, kto to jest w większości, nie? Ale nie, tutaj to jest błąd, tu się muszę nie zgodzić, ponieważ ja może w przeciwieństwie do ciebie, drogi bracie, w większości się poinformowałem przed odcinkiem. No i na przykład pamiętam, że jednych lubiliśmy, innych nie lubiliśmy. Grabowskiego takiego. O tak, no co to Grabowskiego pamiętaliśmy, bo jak byliśmy mali, to Świat według Kiepskich oglądaliśmy, no to tak, to wtedy nam się podobał. Na przykład Dody w ogóle nie kojarzyliśmy. Nie, kojarzyłem, tylko że nie chciałem jej przyjąć do grupy, to pamiętam, że krzyczałem nie, jak było pytanie. Bo wiecie, tam było pod koniec gościa, czy dzieci przyjmują gościa, no nie? No to my krzyczeliśmy nie, jak była Doda na przykład. A czy mając te 9 lat, wiedzieliście już, że show biznes, całe występowanie to coś dla was, czy raczej nie czuliście się w tym? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że to, co wtedy pamiętam, to nawet nie myślałem o tym jako o show biznesie, ale ja cały czas strasznie chciałem coś powiedzieć. Uwielbiałem
słuchać dźwięk swojego głosu właściwie już jak byłem niemowlakiem, o czym mnie przekonywali rodzice, że tak się na wszystkie głosy. I co ciekawe, my mieliśmy podobny głos jak teraz, to mieliśmy jak byliśmy mali, że też właśnie taki zachrypnięty, co nawet niektórzy mówią, że taki trochę przepity, no nie? No a nie, nie, no może mamy taki chrypnący, ale przepity to się zrobiło od niedawna, nie? Jeszcze nie, nie, to wcale nieprawda. Taki od zawsze. No tak, ale co chcę powiedzieć, no to wtedy to, co mi się najbardziej podobało w tym wszystkim, to, że wreszcie mogę coś powiedzieć i wreszcie ludzie chcą mnie wysłuchać. Bo wiecie, pamiętacie sami, jeszcze w nie takiej chyba bardzo odległej przeszłości, jak mieliście 9-10 lat, nie, no to rodzice, no może już odległej, dobra. No to wiecie, rodzice nie, przy jakichś rodzinnych spotkaniach czy coś nie słuchali za uważnie, co dzieci mają do powiedzenia. A wtedy nagle, jak zaczęliśmy występować, to się stało takie ważne. Po prostu mieliśmy świadomość, że tak dużo ludzi to usłyszy i w ogóle i to było takie piękne, że ja teraz powiem, że na przykład dinozaury to żyły wtedy i wtedy i ludzie to usłyszeli. Nie wiem, ale ja wcale nic takiego nie czułem, że to jest takie piękne czy coś, tylko po prostu chciałem coś powiedzieć i tyle. No, także właśnie wtedy, nie wiem, czy myśleliśmy o tym, że show biznes jest taki fajny, ale na pewno myśleliśmy o tym, że fajnie jest mówić i mieć słuchaczy, nie? No i że fajna była dobra zabawa po prostu, bawiliśmy się fajnie w tej telewizji, to chyba było najważniejsze. Dobrze, a zostawmy przeszłość, skupmy się na tym, co jest teraz, bo oprócz przygotowań do matury zajmujecie się na pewno czymś jeszcze. Co to jest? No, czasem się na siłownię pójdzie, albo... Ja jestem przekonany, że Martynie chodziło o coś innego i jeśli się nie mylę, to niektórzy z was chyba rozpoznali, mogli nas widzieć na nagraniach ostatnio, które miały miejsce... O, ty dziewczyny widzę trzy, tak? O, no rzeczywiście, chyba się cieszy. Tak jest. Mają dobrą pamięć. No więc po prostu... Od pewnego momentu, znaczy, jak poszliśmy do liceum, to powiedzieliśmy sobie, no dobra, koniec z telewizją, było, minęło, teraz będziemy się uczyć, super, zdamy maturę, matematyka, historia, Polski. No ale z biegiem czasu w liceum sobie tak pomyśleliśmy, no kurczę, trudna ta matma, trudna ta historia, chyba jednak lepiej się zająć telewizją, nie? No i właśnie w pewnym momencie po prostu otworzyła się przed nami taka opcja, dlatego że reżyser, z którym dalej utrzymujemy kontakty, jeszcze nie złożył broni, tak powiem, i robi kolejne programy, właśnie w tym powstaje, już powstał nawet jeden program również o dzieciach, Mali Światowcy. To chciałabym, abyście powiedzieli co nieco, również zabawnych historyjek, właśnie o was, bliźniakach, jak was postrzegano i postrzegają do tej pory. Jak nas postrzegano i postrzegają do tej pory. No, to co mi niewątpliwie przeszkadza, to... Ale to nie są takie zabawne, czy... Niektóre są zabawne, nie, ja się nie zgodzę, niektóre są zabawne. Ale zaczniemy od takich mniej zabawnych, no więc... to co mnie boli, to że utarło się skądś ludziom, że jak tam byliśmy tacy super mądrzy, to dalej musimy być tacy super mądrzy. A to wcale nie jest takie oczywiste, no nie? I dlatego nauczyciele zawsze myślą, że o króle, to się zaraz będą mądrować, no nie? Czy coś takiego. I po prostu zawsze jak coś mówimy, to jest, że się wymądrzamy. No, ale w temacie bliźniaków to jest też na przykład, że bardzo to przeżywaliśmy, że jak byliśmy w podstawówce i też to ludzie nas traktowali zbiorowo, nie? Że mówili, ej, no bliźniak, coś tam, a bliźniak, coś. No to tak jakbyśmy do kogoś mówili, ej, jedynak, weź mi coś tam podaj. No i pamiętam, że my to przeżywaliśmy, że nas nie rozróżniają ludzie i traktują tak, jako, nie wiem, jakoś jedno. A chcieliśmy bardzo indywidualnie być traktowani, no i to było takie, że no ciężko było. No tak, i tutaj nawiążę nawet do tych... Jak on coś na przykład głupiego powiedział, to też było na mnie, że ja to powiedziałem, nie? No i tak, no i właśnie po tych nagraniach, które były w lutym, o których wam mówiliśmy, do tych małych światowców, to właśnie ja tam podczas nagrań miałem trochę może takich, no nie wiem jak to określić, odważnych tekstów, czyli takich, które może nie pasowały do programu z dziećmi, raczej koleżanki wiedzą o co chodzi, jak sądzę. No i po nagraniu tam... Bez przesady, nie? Nie myślę, że, znał, że to było nie wiadomo co, no ale... No ale ty tak się zachowywałeś, jakby to było nie wiadomo co, tutaj definitywnie. Po prostu brat mi powiedział, Paweł, jeśli już musisz mówić takie głupie rzeczy, to przynajmniej, żeby mnie przy tym nie było, bo ludzie będą mnie kojarzyć z tobą i będą myśleć, że to obaj mi powiedzieliśmy, czy coś. Ile osób z was, mówię teraz do nich, żeby nie było, chciałoby mieć brata albo siostrę bliźniaka? Ale wyżej ręce, bo chciałabym was zobaczyć. Z ciekawości pytam. Nie, dwie osoby, trzy osoby.
No dalej, śmiało. Kto z was chciałby mieć bliźniaka? Więcej, no ludzie, no przecież to tak jest. No. No dalej, dalej. Kto z was jeszcze chciałby mieć bliźniaka? Nie, bo może pokazaliśmy same negatywne strony. Tak, to jest bardzo fajne. No właśnie, bardzo fajne to jest, można zawsze jest z kim pogadać. Nie wiem, zawsze cię ktoś rozumie, zawsze się można z kimś zamienić rolami, co też jest śmieszne. No ja tutaj przypominam sobie jedną taką scenę, kiedy byłem rzeczywiście bardzo zadowolony z tego, że mam brata bliźniaka, ponieważ przypomina mi się, nie tak dawno jeszcze to było. Telefon ktoś dzwoni. Przypomina mi się taka scena, jak byliśmy na imprezie w klubie i po prostu ja miałem taką dosyć nieprzyjemną rozmowę z jedną dziewczyną, przed którą próbowałem uciec później i schowałem się w kabinie w toalecie. Ale potem ona myślała, tak, że to ja. To właśnie, no. Ona poszła za mną, a ja właśnie nie byłem w stanie z nią rozmawiać dobrze, wtedy już byłem w takim stanie, że nie byłem w stanie... Co ty mówisz? Nie byłem w stanie jej nic dobrego powiedzieć, ale na szczęście wtedy mój brat był w kabinie obok i on zaczął z nią rozmawiać, a ona myślała, że to ja. I właśnie w ten sposób zostałem uratowany, nie? Dobrze, a przejdźmy do takich ludzkich cech. Jakimi są błędy? Bo mnie to bardzo ciekawi. Jakie błędy możecie popełniać wy? Aha, no popełnialiśmy na przykład dużo błędów właśnie w tym 9 lat znaczy to nie w pełni my. Na przykład no teraz żałuję, że nie poszliśmy do Wojewódzkiego, a nas zapraszali, ale nasz tata powiedział, że on jest głupi i że mamy tam nie iść, no nie? No i dużo błędów popełnialiśmy, ale no bardzo cenną lekcją jest w gruncie rzeczy do przyswojenia sobie, że nie ma co się zastanawiać, co można było zrobić lepiej, bo to od tego można by zwariować, co nie? Więc to po prostu... No tak, pamiętam na przykład w gimnazjum mieliśmy też takie propozycje, że miałby być robiony program, w którym my, tam jeszcze Jadzia i parę innych osób z dużych dzieci mielibyśmy już na takim nieco wyższym poziomie mistrzów. No. Tak, komentować wydarzenia tam polityczne, światowe, kulturalne. No ale wtedy mieliśmy taki etap, że nie chcieliśmy... Tak, mieliśmy etap takiego młodzieżowego buntu. Nie, co ja będę jakieś duże dziecko ku uciesze dorosłych po prostu. No i powiedzieliśmy, że nie, absolutnie my się nie zgadzamy. No i wtedy twórcy tego programu powiedzieli, że no to się nie opłaca robić ogólnie z tymi, co zostali. No i tego bardzo pożałowałem. Bo to by mogło być bardzo fajne. Nie? Po pierwsze to by mogło być bardzo fajne, no a po drugie teraz by było łatwiej. Nie, no ale do wszystkiego trzeba dorosnąć po prostu. I tak jak brat powiedział właśnie, to czego się nauczyłem, no to, że nie warto się zastanawiać, co by było, gdybym wtedy zrobił tak, a nie inaczej, bo takich sytuacji są miliony, tryliony, nie wiadomo ile i można od tego zwariować. No a jeśli się robi coś w showbiznesie, to jest dużo wyraźniejsze i można by zwariować do kwadratu, nie? Także właśnie to, czego się nauczyliśmy, to nie myśleć za bardzo o przeszłości, a skoncentrować się na kolorowej przyszłości. Dobrze, ja teraz przejdę do pytań z karteczek. O, już się zaczynają prawdziwe emocje. Tak. Ja też się poprawię na fotelu. Pierwsze pytanie, może dość oczywiste, ile macie lat? 18, tak? 18, no chyba też. Tak, mieliśmy 18, więc 18, a 19 jeszcze chyba nie było. Tak. 18 lat zdecydowanie. Ja jestem 2 minuty starszy, mogę od razu powiedzieć. Tak. Ale właśnie nie, to miała być zagadka na konkursie, ty się wygadałem. No dobra, ale chociaż mamy 18 lat, to mogę się tutaj zdradzić, że zawsze jak są ludzie, którzy nas nie rozpoznają, nie wiedzą, że jesteśmy tymi bliźniakami, to myślą, że on jest starszy z jakiegoś powodu. Mówią, że ja wyglądam na takiego młodziaka. Tak, bo nigdy nie dorosłeś tych 2 minut. Do jakiej szkoły i na jaki profil chodzicie? No szkoła, drugie liceum ogólnokształcące. Tak, Martyna nie musiała mi wcale zadawać tego pytania. Właśnie, bo przecież razem chodzimy do szkoły. No właśnie. Drugie LO ogólnokształcące imieniem Jana Śniadeckiego, profil humanistyczny. Tak jak już wspomniałem, nie nadajemy się w ogóle do fizyki, matematyki, przedmiotów ścisłych. Lubimy polski, historię, angielski. Czy macie miłości swojego życia? To co to jesteśmy tacy sławni, że się o to ludzie pytają, wow. No cóż, ja mogę odpowiedzieć. Ale czekaj się, ale ja dlaczego się o to w ogóle pytać? No bo chcą wiedzieć, tak sądzę, nie? Czy w życiu takiego człowieka, jak takich ludzi jak my, jest w ogóle miejsce na miłość, tak? No trochę jest, ale nie tak dużo, ile być powinno, nie?
Ja tutaj mogę powiedzieć tak, patrząc w przyszłość, że miłość życia była, ale jak na razie jeszcze już jej nie ma i jeszcze nie ma następnej, także tutaj dla wszystkich zainteresowanych. Teraz się jeszcze tak śmiać, nie bierzcie tego zbyt poważnie, co on gada, widać, że jest młodszy, naprawdę. Jak zachęcicie tutaj obecnych gimnazjalistów do rozwijania swoich pasji? Ojej, no to... To jest prawdziwa kratka po prostu dla ludzi. Ty jesteś tym, co lubisz, tak? Co rozwijasz. No tak, jesteś tym, co lubisz, tak. Ale ja mam jeden taki ulubiony frazes, którym zachęcam ludzi... No nie, ciekawe, co to będzie. Chyba, że będzie fajne. Zachęcam ludzi w ten sposób zawsze do ambitnych rzeczy i sam sobie też to powtarzałem. No może nie jak szedłem do telewizji w wieku lat 9, ale jak sobie robię różne takie projekty, a to myślę o pisaniu tej powieści, o której mówiliśmy, czy coś. Więc zawsze jak robię coś takiego ambitnego, co inni mi mówią, że to jest takie w ogóle beznadziejne, nie uda się i tak dalej, to jak ktoś mi mówi, nadzieja jest matką głupich, to ja odpowiadam, że to nie przeszkadza jej w byciu kochanką odważnej, no nie? I uważam, że wszyscy powinniśmy myśleć w ten sposób, że jeśli jesteśmy... Tak, cytat Leca, taki tam filozof, ale aforysta i w ogóle, ale nie będę tak bardzo przynudzać znowu, bo chyba nie po to tu przyszliście, żeby dostawać lekcję jakąś, ale chcę powiedzieć, że właśnie warto próbować zawsze, dlatego że nic nie stracimy tak naprawdę, jeśli nam się nie uda coś ambitnego, a mamy naprawdę dużo do zyskania czasami, nie? No właśnie to jest w sumie straszne, jak dużo, myślę, że każdy ma marzenia i do marzenia to nikogo nie trzeba zachęcać, ale jak mało niektórzy robią, żeby zrealizować swoje marzenia, a przecież próba realizacji marzeń to powinna wypełniać tak naprawdę 90% naszego życia, nie? Takie jest moje zdanie. Ważnymi elementami wydarzenia były dwutematyczne warsztaty. W pierwszej ich części poruszyliśmy kwestię radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach. W drugiej części zajęć podjęty został temat autopromocji, czyli sztuki dobrego reklamowania siebie, co nie zawsze jest takie oczywiste. Nie należy na przykład przesadzać z eksponowaniem wyłącznie swoich zalet. Wygląda to bardzo sztucznie. Jednak należy także w sposób umiejętny i niezniechęcający przedstawić swoje słabości. Po warsztatach nasi goście rozdawali autografy i pozowali do zdjęć.